Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie, zapraszam na kolejną aktualizację bazy danych maszyn do Farming Simulator 25 na kilkanaście dni przed premierą. I szczerze mówiąc, dzisiaj się tak troszkę zastanawiałem i czekałem, zanim zacznę robić ten materiał, bo wydawało mi się, że tutaj jeszcze Jane coś nie zaktualizował. Po prostu mało maszyn doszło dzisiaj, tylko 8 chyba marek. Pozwólcie, że spojrzę na moją karteczkę. Tak, aktualnie jest ich 119 marek, tydzień temu było 111, tak więc tylko 8 marek doszło i chyba na tym screenie widzicie połowę z nich, czyli z Alpego, Aprilla, Capello, jest Bredal... Coś jeszcze tutaj? No dobra, nie będziemy narzekali, za chwilę się będziemy pastwili. Lecimy od góry, sprawdzę tylko, bo nie jestem pewien, czy Agromasz coś tutaj dodał więcej. Nie, na razie tylko zostajemy z pługiem. No i pierwsza tutaj rzecz to jest Alpego. Mamy tutaj głębosz. Pierwszy raz jak rzuciłem okiem na ten głębosz, mówię fajny taki malutki głębosz i będzie okej. No ale to nie, to jest potężny głębosz, bo to jest 5-metrowy, 350 koni. No i dzisiaj generalnie jest takie przeświadczenie, że dużo jest tych takich dużych maszyn. Tutaj mam nadzieję, że jeszcze dojdą jakieś mniejsze maszynki, chociaż nie ma też małych ciągników tak za bardzo, chociaż Zetor jest okej, dobra. No to uratuje tutaj trochę sytuację. Dobra, w każdym razie Alpego jest, to się cieszymy, w Amazonie nic się nie zmieniło i lecimy sobie dalej. Amity to też tu się nie zmieniło, w Andersonie też się nie zmieniło, Anaburger zamknięte, jest Antonio, a u Antonio jest Tony. Jak jest Tony, to jest ok. Ja wiem, przed chwilą powiedziałem, że mało jest małych ciągników, ale Tony to nie jest nawet ciągnik, tylko duże wozidełko o dosyć dużej mocy, bo to jest prawie 100 koni mechanicznych. No i mknie dosyć żwawo. Lubię go. Autentycznie troszeczkę nim pojeździłem i nie wiem jak wy, ja się osobiście cieszę, że Anton będzie mógł pojeździć sobie Tonym w Farming Simulator 25. Na podstawce oczywiście. Tak więc tutaj jest sytuacja z Antonio Carrero, została już zamknięta. AP, dobra, Aprilla. Jest Aprilla i tylko jedna Aprilla. Z tą Aprillą i w ogóle z factsheetami do Farming Simulator 25 w tym tygodniu jest naprawdę jazda. Nawet nie wiem, czy tutaj jest aktualne, to jest wszystko tutaj się zgadza, czy to jest zostało zaktualizowane, czy też nie, bo tutaj też nie są jakieś dziwne sytuacje. W każdym razie na factsheetach była Aprilla, model RX125 i tutaj oczywiście jest to jakieś odniesienie. Wejdziemy sobie do Arkusina, bo Arkusin kończy tutaj już dodawanie maszyn i tutaj będzie chyba brakowało nam Forstaka. Nie wiem, czy używacie taką maszynę, która tam dwie belki ustawiała, że łatwo było sobie wrzucić od razu już na przyczepę. No nie ma. Dzisiaj dochodzi FSX6372. Mamy tutaj multipack, tak więc powinny być małe belki, ale nie ma jeszcze prasy do niej. Sprawdzimy później w Maseju. Jeżeli się nie mylę, to Masej ogarnia małą prasę na podstawce. No i tak, w Bednar to zamknięte, Bomek zamknięty, Brandner, tutaj się nic nie zmieniło, no i mamy Bredala. No i w tym momencie pewnie tam wszyscy... O Boże, znowu ten Bredal. Ale zauważcie, jest tylko K105, ten K165, którego praktycznie chyba już nikt nie używał. Farming Simulator 25 nie będzie. A więc jest K105 i mamy sprzęt zimowy SG2000. Ten akurat, on jest akurat spoko. Ale dobra, mamy rozsiewacz Bredala, no i tyle. już słyszę waszą reakcję, już słyszę. Nawet nie musicie pisać w komentarzach. Dobra, jest Capello. W Capello jest katastrofa, powiem wam. Mamy Diamanta 8, headery do zbioru, co tam, słonecznika, w ogóle ich nie ma. Bodajże tych Capello Farming Simulator 22 jest ich 5. Ja wiem, że teraz jest dużo już dedykowanych bezpośrednio przez producentów. Capello został z jednym, z Diamantem 8. Tak więc header do kukurydzy. A więc dosyć ciekawie się tutaj przedstawia. Teraz czas na case. I powiem wam, że to jest cała propozycja od case'a. Tutaj wszystko już jest wyjaśnione. Dzisiaj dochodzi chociażby ten kombajn do trzciny cukrowej. Owa prasa, która była na... w factsheetach, obciążnik dochodzi również, nie wiem czy on był wcześniej. No i dochodzą też headery do kukurydzy, header do zbóż, ponieważ dochodzi również axial 7150. No i dochodzi, owszem, puma, jeszcze tylko sprawdzę w jakich zakresach, od 224 koni do 302 koni. No to... to jest cała propozycja, jeżeli chodzi o case'a i w tym momencie, no... cały czas jest takie wrażenie, że
te duże brandy, to tylko i wyłącznie duże ciągniki, tak? Duże ciągniki oferują. Zaraz zobaczymy, jak to będzie w przypadku Klasa. Tam chyba niekoniecznie dużo się też zmieniło. Oprócz tego, no nadal czekamy na mniejsze klasy. Nadal czekamy na mniejsze klasy. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Tutaj oczywiście dochodzi Puma. Przepraszam, nie Puma. Tych kotów dzisiaj było trochę i wczoraj. Tak więc mamy Jaguara. I tutaj, jeżeli chodzi o tego Jaguara, fajna ta przystawka jest, no. Ten header, ten Orbis 900, fajnie wygląda ten nowy. Jest elegancki naprawdę. I tutaj przystaweczki, tak więc troszeczkę jak gdyby jest więcej już wypełnione. Nie ma ciągników. Nie ma ciągników. To jest ciągnik, ale to jest bydle. I to takie duże bydlo. Natomiast takie ciągniki, gdzie by nie, na szpakowie pojeździć. No bo czymś takim to tak nie wjedziesz za bardzo. No, zobaczymy, jak to będzie dalej. Lecimy tutaj. Tu chyba wszystko jest ogarnięte. Zobaczymy, czy jest tutaj ten Agrostar. Nie ma. No, ale wiemy, że on będzie. Tak więc tutaj jest... I to cieszy. Tak więc to już go trzeba tutaj zaklepać niejako. Tak więc jest okej. I teraz się zastanawiam, czy ten kombajn nie był wcześniej. GBC chyba był. Tak więc tutaj raczej nowości nie ma. Einboku nie ma. Tutaj nic. Tu wszystko jest pokończone. Farmtech też. No i wejdziemy sobie do Fenda. Fendzie, czy to jest 500? Okej, okay. Całe szczęście, że tutaj Fend nam ratuje i tych ciągników będzie dużo. To jest okej. Okay. Fajnie. Czyli tu się nic nie zmieniło od ubiegłego tygodnia. No ale jest fajnie, że po prostu tutaj akurat są ciągniki. Tutaj są ciągniki i to jest na dużym plusie. Podejrzewam, że może być jakaś prasa. Jest tutaj prasa, bo są folie czy tam śnurki do tego, tak więc chciałem to tylko się upewnić. Tutaj we Fligu się nic nie zmieniło, dalej lecimy Furman, to zakończone, Govail. Tutaj nic się nie zmieniło od ubiegłego tygodnia, ale będą zmiany, Great Plains nie, w Grimme z tego co mi się wydaje nic się nie zmieniło. Nie zmieniło się, Hardy, tutaj jeszcze jedna maszyna ma dojść co najmniej, ale nie w tym tygodniu. Tutaj nic, tutaj zamknięte, tu zamknięte. Horsz. Sprawdźmy Horsza. Nadal czekamy na jeszcze co najmniej jedną maszynę. Tutaj jest, tutaj nic więcej. I tutaj sprawdźmy. Czekamy. Iseki ogarnięte, to zakończone. Tutaj też. W John Deere'ach popatrzymy sobie. No i tutaj też. Tak jak narzekałem, mówiłem, że mało nie będzie ciągników. No są przynajmniej te dwie marki dobrze wyposażone w ciągniki, w takim sensie, że... No i w sumie chyba te najistotniejsze tak naprawdę. W tym sensie, że mamy Fenda i John Deere'a. I tutaj 3650, 6R, 7R, 8R. Dobra, czyli będzie czym pojeździć. Nie będzie jeszcze takiej tragedii. Ale no nie jest aż tak fajnie. No dobra, czy tutaj jeszcze będziemy? Tu jeszcze będą dochodziły. Jeszcze tutaj dochodziły będą sprzęty, tak więc nie ma... No, poczekamy jeszcze do następnego tygodnia. Tutaj nic. Kemper to zamknięte. Kince chyba nie ma nic. Dobra. Knoche, bo podobno już mają być wały, ale nie ma wałów. Tak więc Cockerling zamknięte. Tutaj ok, tutaj też Garant, Krampe coś może być? Nie w tym tygodniu. Agroliner, Krone, bo w Krone tam może być jeszcze coś dodane z tego co pamiętam. Czy też, tak, tutaj jeszcze możemy liczyć na... Czy ta prasa nie doszła dzisiaj? Już nie, już jest za dużo maszyn, autentycznie. Ja bazuję na pamięci i tu jest tego dosyć dużo. Kubocie chyba się nic nie zwiększyło, ale jeszcze jest szansa, że się coś zwiększy. Chciałbym, żeby tutaj ciągnik był, w tym sensie, że ten mniejszy M7. To było ok. W Kunie nic się nie zmieniło w tym tygodniu. Jak widzicie, przelatujemy tak. Tutaj środek to się nic nie zmieniło, nie? Wszystko jest to. Tutaj Ferdinand zakończony, Lemken zakończony, Lindner zakończony, w Lizardzie. Może coś dodali do Lizarda? Nie. Na razie nie. Tutaj nic, tu nic. W Maku nie. Ale za to jest nowe Volvo dodane. Manitu nie ma. No i wejdziemy sobie do Massey Fergusona. Jedziemy sobie do Massey Fergusona, bo jest MF. Tutaj właśnie cały czas patrzę na ciągniki. MF5700S. I tutaj jeszcze jedną rzecz chciałem sprawdzić. Nie ma małej prasy. Ale jeżeli jest ten multistack, w tym sensie, czyli będzie technologia tych małych kostek.
bo też się zastanawiałem, jakaś prasa powinna być w podstawce. Chyba że zrobią w ogóle, że nie będzie prasy takiej do małych kostek. No a tutaj był MF, co nie? Nie, tutaj tych MF-ów mi się wydaje, że jeszcze będzie dorzuconych. No chociaż w kontekście DLC, w takim klimacie brytyjskim, no to może... No dobra, nie będziemy tutaj gdybać za bardzo. Dobra, McCormacku, tutaj też Merlo. W Merlo to już nie patrzymy. Tutaj też skończona. Chodzimy do New Hollanda. Bo jeżeli chodzi o New Holland, następna duża marka, która się już zwinęła. I naprawdę brakuje mniejszych ciągników. Te 7? A gdzie są mniejsze ciągniki? No chyba, że będziemy czymś takim sobie tutaj pomykać. No, na modach całe szczęście, że mam nadzieję, że w miarę szybko wyjdą, bo nie ma mniejszych ciągników. Troszeczkę tak narzekam, bo ja to lubię, wiecie, się tak powoli tak rozwijać, nie, że od razu na 1,5-hektarowe gospodarstwo kupuję sobie na przykład T8, nie? No fajny ciągnik jest, no ale wiecie, rozumicie, nie? Ja bym chciał tak powoli się rozwijać, nie? No dobra, tutaj już mamy zamkniętą sytuację, wszystkie przystawki są pododawane, i to fajnie. Dobra, elegancko. Dalej lecimy. Tutaj nic, to już jest załatwione. W Pottingerze nic nie dodano. Tak, nic nie dodano. Dalej jest ten sam... O, Prino. Jest Prino. Ale w Prino mamy frezarkę tylko do pni. Tak więc to jest nowa też marka. Nowa o tyle, że dochodzi dzisiaj, jeżeli się nie mylę. Że nie było wcześniej Prino. W ropie sprawdźmy, ale tutaj się chyba nic nie zmieniło. Więc czekamy na Holmery i inne takie rzeczy rotne, to już wiadomo. Rudolf, uwaga! Narzekałem dzisiaj, że mało jest małego sprzętu. No proszę bardzo, tutaj jest zaprzeczenie salek, całą propozycję tutaj. No i proszę bardzo, jest rozsiewacz nawozu, tak więc... No akurat w tym przypadku jest fajnie, bo tutaj 14 metrów, 300 litrów, tak więc na mniejsze pola można wyjechać. Nie ma aż tak źle. Tutaj też głębosz jest, 20 koni, 1-2 metra. Dobra, narzekałeś, Anton, że nie ma małych sprzętów? Proszę bardzo, masz tutaj malutkie sprzęty. Tony będzie miał co do roboty, tylko że Tony ma 100 koni, nie? To tutaj do takich sprzętów to nawet niepotrzebne. Tutaj jest naprawdę 12 koni. Ale podejrzewam, że wiecie, Giants no musi mieć takie sprzęty, bo później będzie nam wrzucał jakieś takie zabawkowe ciągniczki starsze, które będą miały mniej mocy, tak więc przynajmniej będą już maszynki do tego, bo pamiętam, że Salek Farming Simulator 22 to tak było dorzucone, bo jak się okazało, że są fajne ciągniki, a nie ma do czego podczepić, no to wtedy jeszcze tam Salek coś tam dorzucił, nie? No ale dobra. Tak więc cieszymy się, że są mniejsze maszyny, co nie? W Samaszu czekamy nadal, w tamtym tygodniu były świetne wiadomości z Samasza. Szafer, nic, tutaj nic nie będzie, tutaj Schwarzmille, tutaj to już zakończone, tutaj czekamy, nie. Tutaj też Silo King, Sip, Steel, Typhoon, obciążniki, Cancella. Czytuje się? Nie wczytało się więcej, TT. No jest Waderstadt. Waderstadt od razu dzisiaj zadebiutował i powiedział, okej, to już więcej nie musicie mnie sprawdzać, mamy tutaj sprzęty, które tutaj Waderstadt zaproponował. Są wały, ale te wały 12, zaraz zobaczymy, bo tutaj... Aha, tutaj już jest poprawione, 120 koni, dobra, okej. Bo to autentycznie, ile razy Giants poprawiał factsheety do tych wałów, to głowa mała. I teraz jeszcze moc tutaj została zmieniona, dobra, okej. 12,3 metra, no ale coś mniejszego chyba będzie, co nie? Chociaż nie, no w podstawce do Farming Simulator 22 to tam małych wałów też nie było, tak więc... No, jest taka jest sytuacja. Mamy kultywator, ale to wszystko są przepotężne maszyny, co nie? 14,3 metra i tak dalej. No, leżówkę to samo. Chociaż tutaj akurat... O nie, to akurat będzie okej. Okay. 6, okej, okay. To już chyba widzę, czym będę tutaj pomykał. Zdecydowanie. Waderstadt będzie chyba oblężany przeze mnie z racji tego, że ten sprzęcik, no i te wały, bo jak na razie są tylko jedne. Tak więc Valtra, no nie, cały czas ten ciągnik tutaj stoi i jeżeli chodzi o Volvo, no to miłośnicy Volvo mogą być zadowoleni. Mało tego, jeszcze będzie ich więcej. Tylko ja mam tutaj trochę takie pytanie, dlaczego dublowane są maszyny, nie? No dobra, tutaj jest, uwaga, jest jakaś ciekawsza wersja
tego L120H, tak? No dobra, okej. Okay. Oczywiście mamy też VNX300. To już było w tamtym tygodniu i teraz mamy tak, te dwie duże ładowarki kołowe, mamy te koparki, które szczerze mówiąc wystarczyłaby jedna, no dobra, niech, jeżeli mają być tutaj, mają być statystyki, dobra, niech będą dwie, ale pewnie i tak, gdyby była jedna, by było ok. Tu mamy oczywiście jakieś osprzęty do tych dużych maszyn, no i tutaj bardzo specjalistyczny sprzęt, L200H High Lift. No, to jest kategoria w ogóle różna, bo to jest naprawdę potężne bydle. No, całe szczęście, że jest jeszcze nadzieja w tym, że ja dostanę mój ulubiony ładowacz kołowy i ciągnik. Fajnie by było, co nie? Gdyby był jeszcze od Volvo. No to by było fajne, no, idealnie. Ja powiem wam, że na przykład te dwie koparki i nawet te dwie ładowarki to bym zamienił za ten ładowarkę kołową, którą ja lubię. Ona jest taka fajna właśnie, bo ona ma rolnicze zastosowanie. Ona nie jest jakaś wybitnie duża. No i też ciągnik by się przydał. Tamten ciągnik był naprawdę spoko. No, no dobra, jest jaka jest sytuacja. Zobaczymy. Tutaj jest kolejna nowa marka, w tym sensie, że w tym tygodniu dodana. Narzędzia do koparek. Tak więc mamy woodcrackery. Tak więc jest fajnie. Jest Wilson Trailer. No to jest oczywiście ta duża przyczepa do transportu zwierząt. No i żeby nie było tak źle, że nie ma mniejszych ciągników, no to tutaj Zetor dzisiaj się zwija, co prawda, no ale chociaż dochodzą jeszcze dwa Zetorki, tak więc jak wyglądają Zetory w Farming Simulator 25? Mamy trzy modele, Proxima HS do 117, czyli okej, okay, fajnie, będzie jednak można na szpakowie pograć w Farming Simulator 25, jeżeli ta mapa będzie, nie? Ale tak mówię w tym sensie, że na mniejszych polach, nie? Fortera HSX, fajnie tak płynnie przechodzimy, i później Crystal HD 171, czyli no dobra, tutaj te ciągniczki fajne i podejrzewam na samym początku, jeżeli nie będzie szybkich konwertów, jakichś tam ciągników, no to one będą dosyć popularne. Chociaż no szczerze mówiąc jest tak, przed nami garaż trailer, i no, Giants może naprawdę się zagęścić, musi się zagęścić jeszcze przed premierą, żeby dorzucić tych maszyn, bo jest takie wrażenie, że niby wiadomo w kontekście Farming Simulator 25, że wszystkiego będzie najwięcej i tak dalej, tak jak zawsze przy nowej wersji farminga, i są te takie duże ciągniki, duże maszyny, naprawdę takie naprawdę potężne maszyny i wiemy, że ich będzie jeszcze więcej, ich będzie tutaj jeszcze więcej, to wiemy, tylko że no, gdzie są takie mniejsze maszynki, nie? No dobra, starsze maszynki, ale wiemy, że jeszcze będzie kilka marek, Landini między innymi, być może Fiat, ale jak jest Sami, to być może Fiata nie będzie, no zobaczymy, jeszcze jest trochę czasu, aha, będzie Challenger, nie wiem, czy widzieliście tego Challengera. Co tam będzie jeszcze? No i też będzie, na pewno będzie, w tym sensie, że na pewno będzie Deutz starszy, tak więc, no tu jest w tym sensie jest to spoko. Dobra, tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał, szczerze mówiąc, słabo, generalnie słabo. Na razie.